Cześć, witajcie. Tak, dzisiaj literka C jak częstotliwość. Pozostajemy w tematach radiowych, ale no, ponieważ rozmawiamy o telefonach komórkowych, no to radio jest podstawą działania też telefonii komórkowej, no bo nie będzie radia, to nie będzie niczego, jak to mawiał pewien. No tak, a radio bez anteny nie działa, a o antenach już gadaliśmy tak jest. W pierwszym odcinku. Tak jest i antena też jest zresztą z częstotliwością związana, no ale tym razem będziemy... Co to jest ta częstotliwość w ogóle? Najpierw definicja może. Znaczy wiesz co, definicja, no fala radiowa, no to jest fala, czyli coś, co drga. No jeżeli coś drga, no to drga z określoną częstotliwością, tak? Czyli po prostu, czy tam z okresem. Możemy to podawać różnie, możemy to podawać w metrach jako długość fali, możemy to podawać jako okres, czyli ile czasu mija pomiędzy jednym a drugim wierzchołkiem, albo po prostu częstotliwość, czyli ile tam tych falek na sekundę będzie. Kiedyś się podawało w metrach, stąd fale długie, średnie, krótkie, tam ultrakrótkie, a potem się skończyło, no bo się skończyły... Nie wiem, hiperkrótkie by musieli wymyśleć, czy jeszcze coś takiego. W każdym razie zaczęli podawać po prostu w hercach i tyle. Raczej w megahercach i gigahercach. Co tu jest jakby ważne, że mówiąc o częstotliwości w kontekście, że tam, nie wiem, GSM 900, tam, że chodzi na częstotliwości 900, to tak naprawdę nie jest jedna częstotliwość, tylko to jest pewien zakres częstotliwości podzielony najczęściej na kanały, których tam jest ileś. No i po prostu są przydziały tych częstotliwości, ponieważ no co do zasady nie powinno być tak, że dwie różne rzeczy się na tej samej częstotliwości pracują, no bo to jest niedobrze. No w wypadku radiofonii analogowej to w ogóle nie będzie działało, bo po prostu będziemy słyszeli dwie stacje naraz, co czasami się zdarza w niektórych sytuacjach, chociaż w sumie nie powinno. No w wypadku czegoś takiego jak Wi-Fi, no to nawet musimy współdzielić kanał z kimś innym, no ale wtedy po prostu sobie podbieramy pasmo po prostu, czyli działamy z mniejszą wydajnością. Dlatego po prostu są te zakresy częstotliwości, czyli w zasadzie pasma podzielone na pewne kanały, no i na tych kanałach nam się różne rzeczy dzieją. Na przykład, no jak się mówi o częstotliwościach FM, dla radia FM, no to kiedyś u nas, ja tutaj muszę sobie na ściągę zerknąć, tak, było. Kiedyś u nas radio FM nadawało na częstotliwości 65,5 do 74 MHz, a w tej chwili nadaje od 87,5 do 104. Tak zwany standard OIRT i CCIR, to jak się przechodziliśmy w latach 90. z jednego na drugi. Dlatego na przykład jak ktoś odgrzebie gdzieś tam na strychu stare radio FM, no to ono po prostu nic nie odbierze. No, chyba, że ma radio z Niemiec, dajmy na chyba, to, że ma radio oni mieli te zakresy wcześniej. Tak, ale jak miał radio z Niemiec, które było przywiezione w latach 90. to nie. To akurat już. Ale jak ktoś przywiózł radio z Niemiec w latach 80., to prawdopodobnie nie zaniósł do pana Machera, żeby mu dokonał tak zwanego konwersji na nasze. Przestrojenia. Tak się robiło. Z drugiej strony nasze radia później się konwertowało na częstotliwości te wyższe. No ale jeżeli nie będzie działało, no to wiecie dlaczego. I teraz wracając do telefonii komórkowej, no telefonia GSM wystartowała na paśmie 900 MHz. Tak naprawdę to tam też oczywiście to było tam 800 ileś do 900. Do zakres w okolicach 900 i to tak trzeba przyjmować. Tak, potem doszło do tego GSM 1800. Gdzie tych kanałów było troszeczkę więcej, częstotliwość też była wyższa. Bo jedno, co jest w tych częstotliwościach istotne. Co do zasady, im wyższa częstotliwość, tym mniejszy zasięg. To no, oczywiście, no wiadomo, tam moc i takie inne dziwne rzeczy, natomiast no, fale długie, czyli fale niskiej częstotliwości, tak, czy fale krótkie mają w zasadzie zasięg globalny. Ja jeszcze pamiętam, jak stał maszt w Raszynie, który nadawał na falach długich, tak, radiową najwyższa jedynkę. Najwyższa budowla świata swego była czasu, w Polsce, tak, przed Dubajem jeszcze, pamiętajmy o tym. Tak, no przy czym to był maszt kratownicowy, to nie należy no, porównywać ale, tego do... Ale jedna, była najwyższa, tak, i to w latach już bodajże 60. to było postawione, o ile mnie pamięć nie zawodzi, a w 70. to już na pewno stało. Tak, w każdym razie, no ja pamiętam, że w latach 80. wszędzie było. To wszędzie, cały, znaczy w zasadzie tam, gdzie można było pojechać samochodem, tą jedynkę i to na zwykłym samochodowym radiu, ja w Turcji odbierałem. No, na patyku. No, na zwykłym było patyczku samochodowym. Radio. A jak ktoś postawił taką mądrzejszą antenę, to mógł to odbierać, podejrzewam, na całym świecie. Tak, to na statkach przecież marynarze słuchali polskiego radia wtedy. No, krótko. Ale fale długie, czyli te mono o marnej jakości
dźwięku. Tak, i o niskiej częstotliwości. Tak. No, krótkofalowcy, którzy, jak sama nazwa wskazuje, pracują na falach krótkich, które mają częstotliwości wyższe, ale nadal bardzo niskie w porównaniu z częstotliwościami z UKF-em czy z GSM-ami, no to krótkofalowcy no to sobie potrafią robić na przykład łączność z Australią, jak jest dobre warunki. No, to wykorzystują tam odbicie od jonosfery. No to tam... No cudawianki, to trochę taki rocket science, ale to już są naprawdę hobbyści. A zobaczcie na fale FM, radio wasze. Macie rozgłośnię regionalną. Kilkadziesiąt kilometrów i koniec, tak? Dookoła komina, w Łodzi to nawet dosłownie, bo nadajniki są na kominie przeważnie. No nie tylko w Łodzi, no wiesz, kominy są fajnym miejscem do stawiania nadajników. Tak naprawdę jakieś 50 kilometrów wokół tego komina i żegnaj łódzkie radyjko, jedziemy, dajmy na to do Wrocławia, no to już zaczynamy łapać tam jakieś radze, oleśnice, no, coś tam. No podmiotkową już jest problem, no, dokładnie. Na samochodowym radyjku, tak, no wiadomo, tak, że, samochodzie, no bo... że jak ktoś postawi tak, mądrzejszą to antenę, wyłapać, to, tak. To ten. Telewizja pracuje na podobnych ogólnie częstotliwościach, co radiofonia, znaczy mówiąc podobnych, czyli to są megaherce, powiedzmy nadal... dwa razy wyżej niż radio FM, ale to są nadal megaherce. Nadal to są megaherce. A przypomnijmy, GSM zaczynał od 900 MHz, a później poszedł bardzo szybko w 1800, czyli w dwa razy więcej, czyli w 1,8 GHz. I to są naprawdę wysokie częstotliwości w porównaniu z tym, co było stosowane wcześniej. I dlatego zasięgi no, są, jakie no, są. Tak? No, przypomnijmy jeszcze te pierwsze komórki, nazwijmy to te analogowe, czyli powiedzmy... I pierwsza generacja. 1G, tak, to chodziły na 450. Tak, czyli jeszcze o połowę niżej tak, i dlatego one potrafiły mieć już zasięgi takie właśnie liczone w dziesiątkach kilometrów, tak? Na przykład można było postawić, nie wiem, w Puszczy Białowieskiej można było odbierać komórkę w czasie taką właśnie pierwszej generacji, w czasie gdy GSM to w zasadzie poza miastami, no to tak słabo. I teraz tak, czyli im niższa częstotliwość, tym lepszy zasięg, no czyli w zasadzie powinno się wydawać, że no cholerę, na tych niższych po cholerę tak iść w te wyższe. Ale nie, bo, no bo większy zasięg to nie zawsze jest zaletą, ponieważ tutaj dochodzimy do czegoś takiego, że no tych kanałów mamy ile mamy i tak też w jakimś przybliżeniu tyle ile kanałów, tyle rozmów jesteśmy w stanie obsłużyć. To jest oczywiście bardzo, bardzo mocne przybliżenie, szczególnie w technice cyfrowej, no ale w pewnym momencie te kanały się po prostu kończą. Jak zbyt dużo ludzi chce rozmawiać w obrębie jednej komórki, komórki, czyli jednego takiego właśnie nadajnika, no to on po prostu już nie daje rady, bo mu zwyczajnie brakuje kanałów, żeby to wszystko obsłużyć. Dlatego z punktu widzenia pojemności sieci, czyli na przykład w miastach, tam gdzie jest duże zagęszczenie ludzi, lepiej jest robić komórki mniejsze z większą ilością kanałów, czyli właśnie na wyższej częstotliwości. I zresztą tak to działało, że 1800 chodziła po miastach, a za miastem była 900. Dokładnie. Jakbyście sobie popatrzyli wtedy, myślę, że nadal. Nadal to jest. I zresztą działa to do tej pory. No LTE, jak sobie popatrzymy, to LTE też tam tych częstotliwości ma chyba tam ze 4, na których mogą działać, z czego najniższe to jest 800 MHz, a najwyższa no to tam jest 2 coś GHz. Nawet było takie swego czasu nazwa pokutowała wiejskie LTE. Tak, i to była ta 800. I to było tyle ważne, że nie każdy telefon potrafił to LTE 800 i to miało znaczenie, bo jak się wyjeżdżało z miasta, to albo się miało LTE, albo się go nie miało, nie? I to wiesz, no to wiejskie LTE, to może tak brzmieć pogardliwie, ale to jest... No to o to tu chodzi, tak? Trafny termin, no bo to właśnie było stosowane na terenach słabiej zurbanizowanych. Tak, tam, nie ma się na co tutaj obrażać. Tam, gdzie po prostu chcemy mieć większą komórkę, bo tych ludzi po prostu jest mniej, ludzi, i oni nam jej nie zapchają, natomiast oni są dalej od nadajnika. Więc no, nadajniki stoją rzadziej siłą rzeczy. No. I mogą stać rzadziej. Bo to też chodzi o koszty budowy sieci, tak? No, dla kilkuset osób nikt nie będzie budował kolejnych 5 wież z nadajnikami, tak? Bo średnio się to klei. No, dlatego te częstotliwości no, będą różne, tak? No, tam, gdzie jest duże zagęszczenie, to będą wyższe pracowały, tam gdzie jest mniejsze, to będą pracowały niższe. Idąc dalej, drugą już w stronę 5G, no to tu znowu większa pojemność, jeszcze mniejszy zasięg. Tak, dokładnie, to w tą stronę to zmierza, tak? Więc
Zobaczymy, co będzie dalej. Coraz więcej nadajników wokół nas. I te foliowe czapki, kurczę, się w końcu przydadzą, nie? Kiedyś. Tak. Dlatego słuchajcie, no jak sobie wejdziecie na MGSM, to tam jest taka pozycja, gdzie są częstotliwości, tam jest dużo różnych dziwnych cyferek. To ma znaczenie, szczególnie jeżeli ktoś nie mieszka w dużym mieście, tylko gdzieś dalej, no to sobie właśnie powinien sprawdzić, czy ten telefon to tam ma na przykład LTE 800, czy obsługuje. Teraz w przypadku smartfonów ryzyko kupienia telefonu, który nie obsługuje któregoś zakresu dostępnego u nas jest, powiedziałbym, że nie znikome. Dużo, tak? Ale już jak kupujecie na przykład telefon z rynku, dajmy na to chińskiego, sobie sprowadzacie, czy kupujecie feature phone'a, tak? I tu was też uczulam na feature phone'y, bo pamiętajcie o wyłączeniu 3G, to warto sobie podejrzeć jednak, jakie częstotliwości ten dany wybrany wasz telefonik obsługuje, bo a nuż się okaże, że jednak którejś nie. No chyba, że wam nie zależy na takich różnych dziwnych rzeczach, tylko na zwykłym GSM-ie, no to 900 i 1800 już. To będzie obsługiwał, nie? No jak chcecie tylko pogadać, to wystarczy. Tak, ale jeżeli chcecie chociażby z 3G skorzystać, jeszcze póki można, nie? Już nie mówiąc o LTE, to warto zwrócić na to uwagę i tak jak mówię, szczególnie jak się zaopatrujecie gdzieś poza krajem albo kupujecie jakieś dziwadło. No dobrze, to chyba na tyle. Tak? To tyle i się widzimy przy literce D, ale jeszcze wam nie powiemy co. Dopiero wymyślimy. Jasne. Cześć.